Jedzenie, które leczy, jest opowieścią o podróży. O naszej podróży do Indii, tej najświeższej, ale również o kilku poprzednich wyprawach w poszukiwaniu korzeni Ajurwedy. O tej najdłuższej podróży, którą każdy z nas pokonuje w swoim życiu, z głowy do serca. Przede wszystkim jednak opowiemy o naszej wieloletniej podróży w poszukiwaniu równowagi między pięcioma elementami, z których zbudowany jest świat. Zdaniem Ajurwedy to właśnie ziemia, woda, ogień, powietrze i przestrzeń tworzą każdy, nawet najmniejszy fragment otaczającej nas rzeczywistości. Składają się na nasze życie. Równowaga między nimi odpowiada za nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Ajurweda liczy sobie ponad 5000 lat. Ajur w sanskrycie oznacza zdrowie, a Weda wiedza. Jest to więc dosłownie wiedza o życiu z jego wszystkimi zmiennościami i zakamarkami. Stolicą tej najstarszej gałęzi medycyny naturalnej jest Kerala. W kuchni tej części Indii królują banany i mleko kokosowe. Na południu Indii uprawia się aż kilkanaście odmian bananów. Niektóre jeszcze niedojrzałe dodaje się do curry. Ajurweda w odróżnieniu do współczesnej dietetyki nie posługuje się wartościami odżywczymi. Kieruje się naturą termiczną, konsystencją i smakiem. Sześć podstawowych smaków równoważy się za pomocą przypraw. W Ponmundi rosną one dziko, podobnie jak herbata, która pomaga strawić tłuste jedzenie i pobudza. Goździki rozgrzewają i są afrodyzjakiem. Mają działanie pobudzające i wykrztuśne. Pieprz osusza i poprawia trawienie. W Bangalore odwiedziliśmy Russell Market, jeden z najstarszych bazarów w okolicy. To właśnie świeże owoce, warzywa i ziarna zaliczają się do najbardziej zalecanych przez Ajurwedę produktów. Imbir rozgrzewa i jest nazywany uniwersalnym lekiem. Kardamon, szafran i goździki stosowane są nie tylko ze względu na smak, ale również ich właściwości zdrowotne. Na ich bazie przygotowuje się aromatyczne curry i tzw. dal, czyli sos z roślin strączkowych. Oprócz jedzenia, pozytywne nastawienie, yoga i medytacja są ważną częścią najstarszej nauki o zdrowiu. Większość lekarstw i ziołowych mieszanek przygotowuje się indywidualnie i dostosowuje do potrzeb pacjenta. Tak jak te stemple do masażu, którego doświadczyłam w jednym z ośrodków ajurwedyjskich w Kerali. Taki masaż rozluźnia, poprawia krążenie i wspomaga usuwanie toksyn z organizmu. Przede wszystkim jest niesamowicie przyjemny. W trakcie tzw. Shirodhary stróżkę ciepłego oleju wylewa się w okolice tzw. trzeciego oka. Zabieg oczyszcza głowę z natłoku myśli i głęboko relaksuje, pomaga radzić sobie ze stresem. Masaże olejowe i zabiegi są integralną częścią holistycznej Ajurwedy. Część z nich możesz wykonywać w domu. Podstawową zasadą tej najstarszej nauki o zdrowiu jest zapobiegać, a nie leczyć.